Na takich weselach tańczono jeszcze 50 lat temu. Odzwierciedlały one wiekami utrwalone wiejskie tradycje. Mszalnica to nie jest duża wieś. Niecałe 1000 osób. Ale robić tutaj kulturę nie jest łatwo, bo to jest wieś pogranicza. Jedną nogą w mieście stoi. Co godzina kursuje podmiejski autobus. Tylko 15 kilometrów stąd do Nowego Sącza, gdzie kina, sklepy, szkoły i dyskoteki. Cywilizacja. We mnie długo nikt nie wierzył w to, że młodzi zechcą bawić się w staroci. Ale 6 lat mojej pracy nie poszło na marne. Mój zespół liczy dziś 40 osób. To jest fenomen. Nikt nie płaci, a ludzie robią po godzinach. Weźmy kapelę. Nowak Julian, mój pierwszy skrzypek. Mieszka i pracuje w Nowym Sączu jako magazynier, albo skrzypce drugie, Ania Popiel. Uczy się i wraz z rodzicami pracuje na 3-hektarowym gospodarstwie. Ja jestem łącznik, bufor w składzie pociągu. I to jest moja rola. Związać te rozdarte latami końce, starych z młodymi, na wspólną drogę, choć nie wesele to. Muzycka na ostatek, zagrajcie Krakowioka! Takie wesela trwały kiedyś 3 dni. Zespół ludowy Mszalniczanie gra go przez 3 godziny. I my musieliśmy pójść na skróty. Co z bólem serca uczyniliśmy. Wskrzesiciel mszalnickiego wesela, 36-letni Stanisław Kunicki, ojciec 4 dzieci, powiada, że nie na puste miejsce człowiek przychodzi. Że każdy z nas musi być jak drzewo, które korzeniami wrasta w ziemię, a koroną chwyta się nieba.